mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach, a czasem też o czasopismach. Dzisiaj krótko chciałbym Państwu przedstawić trzy różne nowości wydawnicze, a w zasadzie dwie, ale z całą pewnością trzy nowe w mojej bibliotece. Ale po kolei. Oto ukazała się rzecz dla prawdziwych mężczyzn. Trening ducha i ciała księdza Dominika Chmielewskiego i Aleksandra Bety. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sumus i obaj panowie, widoczni tu zresztą na okładce, mają ze sobą wiele wspólnego. Choć jeden jest księdzem, a drugi mężem i ojcem. Otóż obaj panowie to mistrzowie wschodnich sztuk walki. Aleksander Beta to wielokrotny mistrz Polski i zwycięzca Pucharu Świata i Pucharu Europy w judo. Natomiast ksiądz Chmielewski jest założycielem i duchowym opiekunem ruchu Wojownicy Maryi, a Beta to jeden z wojowników. I oto mamy praktyczny przewodnik obu panów, jak trenować zarówno ducha i ciało, a więc w pełni rozwijać swój potencjał jako mężczyzna i człowiek, bo przecież jesteśmy bytami duchowo-cielesnymi. A jak czytamy na okładce, cytuję, jeśli trenujesz, by pokonać przeciwnika, jesteś głupcem. Jeśli trenujesz dla własnej doskonałości, jesteś na dobrej drodze. Jeśli trenujesz, by lepiej służyć Bogu, a przez to innym ludziom, jesteś na ścieżce wojownika. I dlatego właśnie powinniśmy ćwiczyć się i duchowo, i cieleśnie. Napakowany mężczyzna, który codziennie ćwiczy na siłowni i potrafi przywalić prawym sierpowym albo lewym sierpowym, ale który zapomniał o potrzebach swego ducha, to tak naprawdę człowiek i mężczyzna nierozwinięty i słaby. O książce zamierzam jeszcze powiedzieć parę słów, a dzisiaj sygnalizuję jej istnienie. Druga publikacja, która zresztą dotarła do mnie razem z książką księdza Dominika Chmielewskiego i Aleksandra Bety, to również publikacja wydawnictwa Sumus. Krzyż Ameryki, dziennik z pierwszej drogi przez kontynent autorstwa Romana Zięby. Książka nie jest nowością, bo ukazała się w roku 2019, ale że lubię różnego rodzaju dzienniki, to nieopatrznie zacząłem ją czytać, a mam zaplanowane lektury. I pochłonąłem ponad 100 stron, nie mogąc się od niej oderwać. Myślę zatem, że również poświęcę jej trochę czasu, trochę miejsca w którymś ze swoich programów. I jak sądzę, jest to również publikacja dla prawdziwych mężczyzn, takich, którzy nie boją się wyzwań. I w wielkim skrócie jest to zapis pielgrzymki przez Stany Zjednoczone, w tym przypadku od zachodniego do wschodniego wybrzeża. Drugi mężczyzna, przyjaciel Romana Zięby, wędrował z kolei z północy na południe. Ich trasy się przecięły. I moje pierwsze wrażenie jest takie, że ta pielgrzymka to w gruncie rzeczy obraz naszego ludzkiego życia, bo przecież każde życie to pielgrzymka, która ma określony cel, wbrew temu, co próbuje nam się we współczesnej kulturze wmówić. A tym określonym celem jest rzecz jasna niebo. Jeśli wytrwamy, jeśli nie poddamy się
i zaufamy opatrzności Bożej. A nagroda będzie dużo, 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 ale to naprawdę nieporównywalnie większa niż spektakularny widok ze szczytu z trudem zdobytej góry. I jeśli chodzi o ten widok, to nawiązuje do fragmentu tej książki. I wreszcie rzecz zgoła odmienna, choć nie wątpię, że również o prawdziwym mężczyźnie i to takim, który nie bał się i nie boi iść pod prąd. W czasach komuny publikował wyłącznie w drugim obiegu. W drugim obiegu debiutował i kontynuował publikację przez cały czas, aż do zniesienia cenzury, wyłącznie w wydawnictwach nielegalnych. A dzisiaj jest równie ostrym krytykiem tego, co się dzieje w kulturze, czy może należałoby raczej powiedzieć w antykulturze i w polityce. Książka Józefa Marii Ruszara Na ziemi i w niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego. Rzecz ukazała się w serii Biblioteki Krytyki Literackiej kwartalnika Nowy Napis, a więc książka została opublikowana przez Instytut Literatury i zawiera także antologię utworów krakowskiego poety. Mam nadzieję, że uda mi się tę książkę w miarę szybko przeczytać. Poproszę o jakieś dłuższe wakacje na lekturę tych wszystkich interesujących publikacji. Albo o wsparcie finansowe jakiegoś hojnego mecenasa. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli podoba się Państwu generalnie to, co robię, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie linków do tych odcinków, mówiąc krótko, które przypadły Państwu do gustu. Jednocześnie przypominam, że na kanale PCH24TV można oglądać mój program o książkach BookTube. Ten program można także oglądać bezpośrednio na stronie internetowej pch24.pl. Jeśli natomiast ktoś chciałby w jakiś sposób, oprócz subskrypcji, polubień, wesprzeć działalność tego kanału, to przypominam, że można zrobić to nie wprost, nie proszę o żadne datki, a mianowicie na mojej stronie autorskiej, do której link podaję zawsze pod spodem, w bocznej zakładce można znaleźć linki do ulubionych stron. I tam wśród nich trzeba znaleźć link zatytułowany Forever. Po kliknięciu na ten link otwiera się sklepik internetowy mojej żony i tam można dowiedzieć się więcej o produktach firmy Forever. Można się też skontaktować z moją żoną i zasięgnąć informacji bezpośrednio u niej. Jeśli ktoś chciałby natomiast może dodatkowo sobie dorobić do pensji, to istnieje również tam taka możliwość, ale to już po skonsultowaniu z moją żoną. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem!